Znowelizowana ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady działania darmowej pomocy prawnej weszła w życie na początku tego roku. Z tego rodzaju świadczenia skorzystać może każdy, kto zadeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. To jest realna pomoc przede wszystkim dla tych, którzy są w trudnej sytuacji, też materialnej, finansowej, mają problemy, ale ta pomoc jest szerzej pomyślana jako wsparcie obywateli, także związane z tymi problemami w wymiarze sprawiedliwości. Każdy, kto miał do czynienia z sądem, wie, że często jest to droga przez mękę. I to jest oczywiście skomplikowany problem, który staramy się rozwiązać na poziomie ogólnokrajowym, ale pomoc prawna jest takim bardzo konkretnym instrumentem, z którego można skorzystać. Istnieje także możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Czyli taka pomoc obywatelom w trudnych sytuacjach, na przykład w przypadku zadłużenia, i darmowa mediacja, czyli ten pakiet wsparcia dla obywateli, którzy zderzyli się czasami z bezduszną machiną urzędniczą, jest dużo szerszy. Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego mieści się m.in. w filii Książnicy Karkonoskiej na Placu Piastowskim w Cieplicach. Natomiast porady w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 1 stycznia udzielane są przy ulicy Bankowej w głównej siedzibie Książnicy Karkonoskiej. Istnieje także możliwość skorzystania z dedykowanego portalu, za pomocą którego mogą Państwo umówić się na wybrany termin w celu skorzystania z porady prawnej jeleniagora.npp-24.pl. Można to zrobić również dzwoniąc pod numer 75 75 46 152.